Polacy zaczynają zdecydowanie wiele, wiele więcej zarabiać i wraz ze wzrostem tych zarobków no idą tak do góry ceny nieruchomości. Biznes Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Witajcie, moim dzisiejszym gościem Biznes Ridera jest Paweł Albrecht. Piąteczkę, Paweł. Witam. Paweł jest najbardziej znanym w Polsce sourcerem nieruchomości, także powiedz coś Paweł o sobie. Witam, nazywam się Paweł Albrecht. No, nieruchomościami zajmuję się od 3 lat. Prowadzę działalność gospodarczą, teraz na terenie i Polski, i Wielkiej Brytanii. No, zajmowałem się przede wszystkim właśnie sourcingiem. Na samym początku organizuję też eventy networkingowe, właśnie gdzie poznajemy ludzi, którzy dostarczają okazję, dostarczają kapitał i udostępniam ludziom możliwość poznawania się ze sobą i tworzenia własnych. Okej, a powiedz Paweł, czym jest sourcing? Bo być może ktoś, kto nas ogląda tutaj, nie wie jeszcze, nie zna tego pojęcia, bo ono jest dosyć nowe u nas. Tak, w Anglii to pojęcie jest traktowane normalnie i to ludzie traktują to jako zawód. Ja to traktuję w ten sposób, że na rynku mamy pośredników nieruchomości i na rynku mamy sourcerów. Pośrednik nieruchomości to jest człowiek, który pracuje tylko i wyłącznie z ludźmi normalnymi, kowalskimi, którzy kupują mieszkania dla siebie. A sourcer według mnie to jest taka osoba, która pracuje tylko i wyłącznie z inwestorami, sama potrafi inwestować i po prostu przekazuje za pieniądze mieszkania, które znajdzie ludziom, którzy chcą je kupić i zrobić z tego biznes. Czyli to jest taka osoba, która po prostu znajduje okazje inwestycyjne i je sprzedaje dalej za wynagrodzeniem? Tylko wyłącznie inwestorom, czyli pracuje tylko i wyłącznie z takimi osobami jak ty, która flipuje, wyszukuje ci na przykład działek, projekty deweloperskie, czy da ci mieszkań na flipa, a nie jest to osoba, która po prostu no, wyszukuje na portalach ogłoszeniowych zwykłe ogłoszenia i sprzedaje to dalej zwykłą kowalską. Ale są też sourcerzy, którzy są też pośrednikami, tak? Że oni tak, no bo to jakby się tylko wiąże. Definicja pojęcia, można by powiedzieć, tak? Ale robi się wiadomo to i to, bo robi się to, z czego są pieniądze. Okej, jak takiego sourcera znaleźć? Ja robiłem w ten sposób, że zacząłem chodzić na wszystkie spotkania networkingowe i po prostu mówiłem ludziom, że szukam okazji. I przez to, że mówiłem, że jestem osobą, która szuka okazji, to ludzie sami zaczęli mówić mi, że mają okazję, bo wiedzą, że ja ich szukam i znam ludzi, którzy mają pieniądze, którym mogę to dostarczyć. Na początku, jeszcze tam 2-3 lata temu, jak zaczynałem, nie było takich spotkań, że było 200, 300, 500 czy 1000 osób. Nawet na takich spotkaniach ty organizujesz, tylko na takich spotkaniach przychodziło 20 osób, więc to było zdecydowanie ciężej. Dzisiaj jest prościej i po prostu chodziłem na wszystkie spotkania networkingowe i mówiłem, co robię, ludzie sami się zgłaszali. Okej, super. A ile zarabia taki sourcer? Ile trzeba mu zapłacić prowizji albo wynagrodzenia za znalezienie no, okazji na przykład pod flipa, czyli coś poniżej wartości rynkowej? Powiedz mi, ile w Lublinie jest wynagrodzenie takie dla pośrednika normalnego? Który... 2-3%, tak? Czyli tak. Od wartości, średnia wartość transakcji to jest, nie wiem, 2,5 stówy, to masz między 5 a 7 tysięcy prowizji. Czyli można przyjąć, że w Polsce 2-2,5%, załóżmy 3%, czy od jednej, czy od drugiej strony, bo w każdym mieście jest inaczej, normalny pośrednik zarabia. Tak. A moja szkoła jest taka, że sourcer przede wszystkim liczy, załóżmy, że ja dostarczam tobie mieszkanie. Jest kawalerka we Wrocławiu do kupienia za 170 tysięcy wyremontowana. Wiem, że jesteś w stanie ją sprzedać za 220 tysięcy, czyli masz 5 dych zarobku. No i ja mówię tak, dzwonię do Daniela, wiem, że zarobi na tym 5 dych. Ja nie mam 170 tysięcy na koncie, ale wiem, że on ma i zarobi na tym 5 dych. Więc mogę mu powiedzieć nawet 5, 10, 15 czy 20 koła, bo wiem, ile ty zarobisz. Byleby mi się mieściło po prostu to w moim biznesie, tak, że ja zarobię 35-40 i to mnie też zadowala, to jest dobry biznes dla obu stron. I z tego wynika różnica pomiędzy pośrednikiem a sourcerem, że pośrednik patrzy na to, żeby sprzedać jak najdrożej, bo ma wynagrodzenie prowizyjne, a sourcer patrzy, żeby wygenerować jak największy cash flow albo zysk z flipa i ująć z twojego tortu tyle, żeby on też mógł. Czyli taki sourcer musi też jakby mieć bardzo dobrą znajomość rynku i wiedzieć, co po prostu się sprzedaje, za ile i gdzie. Tak, żeby w pewnym sensie nie tylko powiedzieć, bo powiedzieć można wszystko inwestorowi, ale żeby powiedzieć to tak, żeby on to mu zaufał i przyjął jako trochę pewnik. Tak, czyli najlepszym sourcerem byłbyś ty. Czyli osoba, która flipuje i po prostu dzwonisz do mnie, mówisz, słuchaj, Paweł, we Wrocławiu trafiła się fajna okazja, no ale ja nie będę z Lublina jeździł do Wrocławia, bo to jest zbyt dużo godzin w samochodzie. Czy chcesz coś takiego, zapłać mi dychę, jak wyjdzie?
ja już wiem, że ty to sprawdziłeś, że to z tego rzeczywiście można na tym zarobić. I tak wielokrotnie to się działo, może nie tyle, że we Wrocławiu, ale jakby na wiele takich tematów gdzieś tam oddałem. I to nie nazywaliśmy tego tylko zarabianie pieniędzy po prostu, tak? No, nikt tego tak nie nazywał, to po prostu się zarabiało kasę i tyle. A to teraz jakby wsadziłeś to takie pewne ramy, myślę, że ty jesteś najbardziej znaną osobą kojarzoną z sourcingiem, prawda? Wydaje mi się, że powinieneś książkę tu napisać. Jest taki plan, tak, żeby zrobić jakąś książkę, ale no ciężko jest zrobić wszystko naraz. W każdym razie no bardzo fajnie się to rozwija, no i sourcing to jest taka najfajniejsza metoda do zarabiania. Żeby, żeby wejść w ogóle w ten biznes. Tak? Początkujący. Ja byłem pośrednikiem, 8 lat prowadziłem biuro nieruchomości, jakby to jest mi bardzo bliskie. Natomiast jakby ja to robiłem jeszcze no, to starą szkołą i tam też jakby był dobry deal, to nie tylko się ludziom, aż klientom mówiło pod kątem zapaść 2-3%, bo taka jest moja cena, tylko na zasadzie jak jest dobra okazja, to po prostu tu cenę się dawało wyższą, bo wiedzieliśmy, że jest kolejna osoba, która no, zapłaci za to. Jak czas temu wyjechałeś z Polski i zamieszkałeś poza granicami, możesz coś powiedzieć więcej dlaczego? I nie wiem, czy z względów perspektyw innych, inwestowanie gdzie indziej, czy jak to u Ciebie wygląda? Przede wszystkim tak, kupiłem sobie mieszkanie, w którym powiesiłem sobie mapę świata, taką wielką korkową, no i po prostu wpinam pineski tam, gdzie można być. Krajów w samej Afryce jest no, kilkadziesiąt, więc gdybyś zwiedzał jeden kraj dziennie w samej Afryce, no to byś przez 50 dni zwiedził jeden kraj, na co można zobaczyć w Gdańsku, Warszawie i Poznaniu przez jeden dzień i powiedzieć, że się było w Polsce, tak, tak. Na przykład. Nie? Więc jakby no, jeżeli nie zacznie się podróżować teraz, niezależnie ile słuchający nas ma lat, nie zacznie podróżować teraz, no to nic nie zobaczy w życiu, tak? Ja bym chciał zobaczyć większość z tych krajów, przynajmniej tych takich, tak powiem, ONZ-owych, legalnych, normalnych i no i po prostu zacząłem robić to teraz, tak? Stwierdziłem, że no, mam już odpowiednie środki, żeby, że nie muszę pracować i mogę zwiedzać i zacząłem to robić. A co sądzisz teraz o tym rynku? Bo jakby dużo się mówi o tym, że jest wiele szkoleń na rynku, jest mnóstwo ludzi, którzy się zajmują flipami, kupowanie mieszkań na pokoje. Jakby, jak ty to czujesz teraz? Czy czujesz jakieś nasycenie, czy uważasz, że to jest normalna sytuacja? Wiesz co, ostatnio gdzieś tak na jakiejś takiej grupie niezwiązanej z nieruchomościami ktoś powiedział, że nieruchomości stają się już trochę jak MLM. Ktoś nigdy nie był w MLM-ie, to nie wie, że to jest w porządku i to jest normalne, ale jest wokół tego jakaś negatywna opinia i właśnie o nieruchomościach ludzie zaczynają tak myśleć, że każdy inwestuje w nieruchomości. No, prawda jest taka, że ludzie, którzy się zajmują nieruchomościami mają, no są po prostu bogaci, jakby ta promocja jest szersza i więcej tego widać, może tych reklam czy czegoś, ale tak naprawdę jak zapytasz kogoś, kto nigdy nie inwestował w nieruchomości, to nie ma ani jednego znajomego, który się tym zajmuje. Dokładnie, to jest takie prawo przysiągania, że jakby jak się czymś interesujesz, tak jak patrzysz jakiś samochód, który chcesz kupić, pragniesz go, to widzisz go wszędzie, każdy mi nagle jeździ. Tak? I to jest jakby takie, taki filtr, który sobie zakładasz na głowę i teraz każdy, kogo spotkasz, no, zajmuje się czy nieruchomościami, flipami, czy czymkolwiek innym. Ja wiesz co, szacuję, że i od dawna tak szacowałem, że w Polsce tacy ludzie, którzy są w stanie na przykład kupić książkę o nieruchomościach, przyjść na jakiś event, właśnie się tym zajmują, no bo wiadomo, że ktoś to robi, to się doszkala w tym kierunku. To jest około 10 tysięcy osób w całej Polsce. Więc no, na tak wielki kraj 10 tysięcy, czy nawet 15, czy 20 tysięcy, też bez znaczenia ludzi, no to nie jest jeszcze szczyt. W Anglii te szkolenia są od wielu, wielu lat. Jak się rynek nie załamał, tak? Tak, mają po 1000-2000 mieszkań i dalej żyją, dalej można znajdować okazje, domy i działa. Tak. Dokładnie, bo po prostu kiedyś ludzie robili flipy, ale to się nie nazywało flipy. Ludzie robili różne biznesy i tak naprawdę no, po prostu teraz się o tym mówi, bo jest internet, jest komunikacja. Tyle, no ale jakoś ja nie widzę na przykład. Ludzie mówią też, że okej, rosną ceny mieszkań, wszyscy kupują wszystko, ale i mówią, czy to jest przez to, że jest tylu fliperów na rynku. I jak ja sobie na to patrzę, na przykład dla mnie to jest ciężko kupić mieszkanie, dlatego że jest nadpodaż pieniądza na rynku. Jest ciężko. Dokładnie. Konkurujesz z Kowalskim, z babcią, jakąś, która ma pieniądze z różnymi ludźmi, i jakby oni wyrywają mieszkania z rynku, a nie sami fliperzy, który jest, nie wiem, co dziesiąte mieszkanie, czy to dwudzieste kupione w ogóle, to może jest pod inwestycje, tak? Czy bardziej pod flipa, bo na wynajem to trochę inaczej na to patrzę. Ludzie kupują na wynajem po cenach rynkowych, a nie poniżej rynku. No wystarczy zobaczyć, wczuć się w rolę klienta i załóżmy, że ktoś chce kupić sobie dwupokojowe mieszkanie w Lublinie i wejść na portal ogłoszeniowy i zobaczyć, jaki ma wybór na dzisiaj. Tak jakby chciał zdjąć z półki mieszkanie, prowadzić się jutro, co może wybrać. Wszystko jest budowane na następne lata, więc no jest to ssanie na rynku. Druga sprawa jest taka, że Polacy zaczynają zdecydowanie
wiele, wiele więcej zarabiać i wraz ze wzrostem tych zarobków no idą do góry ceny nieruchomości, bo jeżeli kogoś było kiedyś stać na kawalerkę za 200 koła, to ona równie dobrze za 2 lata może kosztować 240, ta osoba też będzie za 2 lata więcej zarabiać i po prostu ją kupi. No, zarobki idą do góry, tam równamy dobro. No ale właśnie ciekawe jest to, że zarobki o wiele szybciej rosną niż ceny mieszkań. Czyli to nie jest bańka, że jakby ceny rosły szybciej niż zarobki, to było niebezpieczne, bo jakiś jest za dużo pieniądza po prostu, ale jeżeli ceny rosną wolniej niż pensje, no to generalnie nie ma czegoś takiego. Ja bym się nie bał. To jest też powtarzane przez ludzi, którzy nie mają o tym pojęcia i ktoś gdzieś usłyszał i coś powtarza. Jak ktoś pojechał na przykład do Oslo, na Akerbrygge, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, to jest taka miejscówka, gdzie kawalerka kosztuje na przykład 14 milionów koron. To jest załóżmy 7 milionów złotych, jeżeli tam dobrze kurs przeliczam, tak? No to za ile trzeba by było wynająć kawalerkę, jak ją kupujesz za 7 milionów złotych, żeby przynosił jakikolwiek zwrot, nie? To jest bańka, jeżeli masz ceny takie jak w Londynie, w Oslo czy w Sydney, a nie, że w Warszawie możesz sobie za kilkaset koła kupić mieszkanie. Musiałbyś wynająć jakieś 4 dychy, tak? I, 40 tysięcy złotych miesięcznie. No i teraz kto wynajmie kawalerkę za 40 tysięcy? Tak. Więc jakby, wiesz, no bańka jest w Oslo, w Londynie, w Sydney, może jeszcze w jakichś tam innych większych miastach, jakieś tam w Dolinie Krzemowej. Bo ludzie kupują i nie patrzą na rentowności totalnie. Po prostu kupują, bo muszą wydać kasę. Bo są szczególnie pieniądze. Szczególnie Chińczycy, tak? Albo jakieś takie nacje, które chcą wpakować kapitał i teraz rentowność nie ma znaczenia, byleby mieć. Tak. No jakbyś, czy w Monachium na przykład. No przyprowadź inwestora z Monachium do, załóżmy, nie wiem, do Poznania czy do Lublina i powiedz mu, że kawalerka kosztuje 200 tysięcy, to się będzie śmiał, bo za tyle kupuje garaż. Więc jakby no. I to jest blaszany. Tak. No, do bańki daleko, także. Każdy narzeka, że są psioczy, że są drogie, natomiast nikt nie mówi, że nie stać mnie, znaczy nikt nie mówi. Wiele osób nie stać na mieszkanie. To jest jasne, ale jakby gdyby te ceny były oderwane, to by kupowali tylko inwestorzy z zagranicy, a nie prywatne osoby, które biorą kredyt i kupują, bo ich stać na to, tak? Bo stać ich na ratę, stać ich na wkład własny i stać ich na niekiedy na kupienie za gotówkę. Dokładnie, więc może nie tyle co jest bańka, co po prostu no, frustrująco ceny nieruchomości idą do góry. Ja kupiłem kawalerkę i potem też kolejne i widzę, że one jakby bo są w podobnych blokach miejsc, także przez ostatnie 4 lata one rosną po 15 tysięcy rocznie. Czyli kawalerka we Wrocławiu co 15 tysięcy rocznie wzrasta, można o tyle drożej ją sprzedać. Ale nie wiem, czy ty zauważyłeś, że nie ostatnie 2 lata to rosły te ceny, bo poprzednie lata to raczej stały w miejscu, były bardzo, bardzo, jakby te ruchy były minimalne, tak jak pełzające były te wzrosty cen, a teraz jakby trochę się przyspieszyło i teraz nagle wzrost jest jakiś większy, nie wiem, 15% i teraz nagle wszyscy robią halo, że coś się dzieje, tak? I rynek się psuje. Ja pamiętam taką sytuację, jak zaczynałem zajmować się pośrednictwem i przygotowywaniem mieszkań na pokoje w Poznaniu, jeszcze jak mieszkałem, tam studiowałem. Śmieszna była sytuacja, że nasz wspólny kolega właśnie inwestował w Poznaniu i on kupował mieszkania 4-pokojowe, przerabiał je na 6 pokoi i na osiedlu, na które się idealnie nadawało, gdzie są te układy bloków, gdzie to się idealnie nadawało na przerobienie na pokoje, kupował mieszkania za 240 tysięcy złotych. I powiedział mi to, że takie są ceny, 230-240. No i ja zacząłem szukać tych okazji, żeby właśnie inwestorom te mieszkania, między innymi jemu sprzedawać. I się okazało, że nie ma tańszych mieszkań niż 280 koła, po prostu nie ma. Ja wtedy jak byłem niedoświadczony, miałem mniej wiedzy, mniej znajomości, jakby mniej widziałem, to myślałem, że on mnie po prostu oszukuje, że on ma skądś te transakcje, wyciąga nie wiadomo skąd. Albo kłamie. Albo po prostu kłamie. I pokazał mi akt notarialny i rzeczywiście za tyle kupował, ale okazało się, że kupił na przykład 4 miesiące temu. I wtedy był właśnie taki okres, że na przykład ceny nieruchomości tych dużych wielopokojowych też skoczyły o kilkadziesiąt tysięcy do przodu i rzeczywiście zaczęło to galopować, potem troszeczkę stanęło, a teraz dalej znowu jest to samo, co było wtedy. Okej, a co znaczy właśnie o inwestowaniu w mieszkania na pokoje? No bo jest jakby to jest jakby o wiele bardziej rentowne, natomiast jakby też jest dużo kontrowersji na ten temat, że kwestie prawne, kwestie wentylacji, kwestie jakby przeciwpożarowe, tutaj są jakieś ryzyka, jakby jak ty to widzisz? Wiesz co, każda osoba, która jest na początku swojej drogi, no, potrzebuje zastrzyku kapitału i mieć większy kaszlu po prostu, żeby ten biznes więcej generował, więc kupuje mieszkania 4, 5, 6 pokojowe i jakby robi wszystko, poświęca więcej energii, żeby to działało. No ale ci inwestorzy, którzy mają więcej pieniędzy, nie chcą takich mieszkań i oni wolą mieć na przykład dwupak kawalerek, czyli dwie kawalerki w jednym mieszkaniu, czy trójpak, czy trzy kawalerki, w ogóle same kawalerki, mieszkania dwupokojowe, te mniejsze, bo one się pewniej i bezpieczniej wynajmują, więc na pewno
posiadanie samych mieszkań sześciopokojowych nie jest najmądrzejszym wyborem, ale też nie jest złym wyborem, bo tam nie ma w tym nic nielegalnego, tylko no, trzeba mieć świadomość, że kawalerka zawsze jest kawalerką i... Jest o wiele bardziej płynna, tak? Bo znaczy, mi się tak wydaje trochę, że jakby te duże, duże mieszkania typu 100 metrów podzielone na jakieś 5 mieszkań i jakby... Ja już widziałem takie kontrole nadzoru budowlanego i no, jest jakieś takie ryzyko, że nie wiem, jeżeli coś się kiedyś wydarzy, jakieś nieszczęście, no to może pójść jakaś legislacja albo jakaś taka jedna wielka fala kontroli taki, tego typu mieszkań. W Polsce może się to... Może i teraz jakby, a w kawalerkach albo w normalnych mieszkaniach takich bardziej regularnych, mniej rentownych, no to jest małe ryzyko, no bo masz mieszkanie trzypokojowe, przerabiasz je na cztery, bo nie wiem, przenosisz kuchnię do salonu albo robisz taki mały manewr, ale jeżeli ja bym nim siatkował, robił 4-metrowe pokoje, byleby to okno było, albo tak, przynajmniej wstawiasz ślepe okno. Nie, także rozumiem, ale jakby to później może się okazać, że no, takie produkty to jest trochę wylanie dziecka z kąpielą, nie? Dokładnie, ja też obracając się na tym angielskim rynku nieruchomości i spotykając się z ludźmi, którzy tam inwestują, widzę, ile tam jest regulacji. Na przykład są takie regulacje, tu wyrywam z kontekstu, że jeżeli robisz kuchnię, to płyta grzewcza nie może być tak zrobiona, że rączka od patelni będzie dotykała ściany, tak? Mm-hmm. Rozumiesz? Pierwszy raz pewnie coś takiego słyszysz, tak? I tam już takie rzeczy funkcjonują i u nas tego nie ma. U nas nie ma żadnych przepisów, które regulują takie sprawy. One zaczną wchodzić kiedyś sukcesywnie. No i na razie jest dziki zachód po prostu w Polsce. Każdy robi na czuja. Jedyny problem jaki jest, to problem z sąsiadami, którzy po prostu zgłaszają jakieś takie rzeczy do... Uprzejmie do naszą. Co byś poradził młodej osobie, która ma, nie wiem, 19-20 lat, która wchodzi w ogóle w rynek pracy, czy w ogóle pierwsze studia, żeby zrobić, co byś ty dzisiaj zrobił, gdybyś miał 19 lat, żeby dojść do momentu, w którym jesteś teraz o wiele szybciej? Wiesz co, wszedłem na YouTube'a, załóżmy, że mnie na YouTubie nie ma, bo bym zaczynał. Wszedłem na YouTube'a, wpisał inwestowanie w nieruchomości, zobaczyłbym twój kanał, zadzwonił do ciebie, powiedział: cześć Daniel, jestem młody, chcę zarabiać pieniądze, czy możesz znaleźć mi jakąś pracę, którą mogę dla ciebie wykonywać? Potrafię robić strony internetowe, mogę ci robić zdjęcia, mogę być twoim kierowcą, tylko chciałbym po prostu, żebyś mówił mi, co mam robić, żeby zarabiać pieniądze. Mhm. I zakładam, że na 90% byś się zgodził, jeżeli byłbym osobą, która by ci nie chciała zawracać głowy, tylko bym siedział cicho, obserwował i zadawał ci tylko pytania wtedy, kiedybyś się na to zgadzał. Po prostu robiłbym to, co ty i byłbym w tym miejscu dzisiaj, gdzie ty, bo po prostu bym cię naśladował. Tak. I dokładnie to samo zrobiłem, tylko wtedy nie było kanałów na YouTubie, było ciężej dotrzeć do inwestorów. Ja 3 lata temu znałem tylko jednego kolegę, który zrobił flipa. Okej, a miałeś jakiegoś mentora, który jakby ci pomagał, wprowadzał cię jakby, albo cię był takim wsparciem? Nigdy nie działałem w nieruchomościach sam i zawsze doklejałem się do grupy większych inwestorów i z nimi działałem i widziałem, co działa dobrze, co działa źle. No i potem sukcesywnie budowałem swój biznes i po prostu robię to już teraz. Czyli po prostu taka rada, znajdź kogoś, kto to robi i po prostu rób to samo, tak modeluj to. Dokładnie. Tak. To jest najprostsza rada i trzeba pamiętać przy tym, że wykonując na przykład taki telefon do ciebie, jak ktoś to ogląda i wpadnie na taki pomysł, żebyś potem do mnie nie powiedział, że coś ty mi zrobił. Coś ty mi, kurczę, zrobił. Trzeba pamiętać o tym, że pracowanie dla kogoś za darmo to nie jest zawracanie komuś głowy, tylko rzeczywiście trzeba mieć jakąś umiejętność, za którą ty byś zapłacił, tak? Czyli na przykład zobaczcie, mówię do słuchających, nagrywamy teraz wywiad, mamy porozstawiane kamery, lampy i tak dalej, żeby to wyszło w dobrej jakości. I teraz no ktoś to musi zrobić, tak, żeby to zrobić, więc jeżeli ktoś się na tym zna i zaproponuje, że będzie ci rozstawiał ten sprzęt na przykład za darmo, to jest dla ciebie jakąś wartość, za którą normalnie płacisz, tak? I w zamian mógłbym z tobą 15 minut podczas rozstawiania tego sprzętu porozmawiać, zapytać się, za ile można kupić mieszkanie w Lublinie, żeby zarobić na nim 30 tysięcy złotych. Zarobiłbym 3 dychy na tym, że po prostu ustawiłem ci kamerę. Dokładnie, ale też jest jeszcze prostsza droga, bo słyszę książki, tak? Słyszę poza kanałem na YouTubie jakby dużo ilość kontentu, który my produkujemy, ale też są książki, które ty, wiem, że dużo książek czytasz i jakby dużo, dużo wiedzy właśnie pozyskałeś z książek. Tak. Jak ty byś jakby powiedział coś o tym? Jeżeli ktoś chce zarabiać dużo pieniędzy, dużo tam mam na myśli, chce zarobić przynajmniej bańkę, to musi przeczytać minimum 100 biznesowych książek. Minimum 100. Jeżeli ktoś słucha tego nagrania i nie przeczytał jeszcze 100 biznesowych książek z działu biznes, ekonomia, to po prostu no, musi zacząć to robić, bo bez tego
nic z tym nie będzie, bo trzeba też wiedzieć, o czym rozmawiać z ludźmi, z których się spotyka bogaci jak siebie i jakby mieć podobne myślenia, to wszystko wynika z tych samych książek, bo każdy z nas je czyta. Dokładnie tak, no ja też dużo, jakby w ogóle dowiedziałem się, że coś takiego, że ja mogę osiągnąć więcej dzięki temu, że właśnie czytałem książki, w których się o tym dowiedziałem, tak, no bo w domu ci tego nie powiedzą. A powiedz, Daniel, co ty byś radził takiej osobie, która zaczyna, jest na początku? Po pierwsze, zrobił to, co ty, tak? Ale też jakby poza wiedzą i chłonięciem jakby tego mindsetu, zmianą trochę myślenia, poleciłbym jej, żeby nie tylko jakby słuchała, ale też jakby spotkała się z dużą ilością takich osób, czyli jakby poszedł w miejsca, gdzie są właśnie inwestorzy, gdzie są ludzie, którzy mają swoje firmy, zarobili jakieś pieniądze, są otwarci, chętnie się tym dzielą, na przykład na różne rodzaju konferencje, czy spotkania networkingowe, takie jak ja robię, czy ty robisz, bo tam tak naprawdę za, nie wiem, bilet rzędu, nie wiem, 200, tam 100, 200, 300, 500 złotych mogą pójść na konferencje, gdzie mają mnóstwo wiedzy ze sceny, ale też ich kontakty, gdzie te osoby są otwarte na rozmowę, na dzielenie się doświadczeń, jakby i można zrobić relacje, zbudować takie, że później się robi wspólne biznesy. Ja sam wiem, bo takie relacje wiele razy udało mi się zbudować. I no, to jest mała bariera, czyli te paręset złotych nie jest wielkim kosztem, no ale jakby może cię przenieść no, parę tak, dalej. Tak, mi się też właśnie teraz, patrząc na ciebie, nasunęło, że taka osoba, która jest na początku i ma na przykład 18 lat, no wstydzi się podejść do kogoś takiego jak ty, który jesteś w internecie, wiesz, masz taki samochód i tak dalej, bo to ja pamiętam też, jak zaczynałem się, organizowałem wykłady na Uniwersytecie Ekonomicznym, zapraszałem właśnie przedsiębiorców takich najbogatszych, z nic takich, wiesz, i tak dalej, to no kurde, bałem się zadzwonić, nie? Układałem sobie skrypt, co mam powiedzieć przez telefon, a teraz wiesz, no jakby normalny człowiek, nie? A ludzie, to w głowie było wszystko, nie? Tak, ludzie, którzy są, bo nie wiedziałem, jak się zachowują tacy ludzie, nie? A teraz na takich konferencjach, zamiast na przykład podejść do ciebie, można podejść do człowieka, który zrobił jednego flipa, tak, bo on też tam jest i jakby z nim się utożsamić, bo jest już tak jakby no bliżej. On też będzie zadowolony, że może się podzielić jakby swoją wiedzą i ta wiedza jest cenna. I teraz, jeżeli byście widzieli mnie, czy albo Pawła na mieście, gdziekolwiek, tak? To zaczepcie nas, bo tak naprawdę jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy chętnie się przybiły z wami piątkę, pogadają chwilę, jeżeli mamy czas i naprawdę nie gryziemy, ale też są inni przedsiębiorcy, którzy też chętnie podzielą się tym, co zrobili. Wiadomo, że im człowiek jest gdzieś tam, robi tych biznesów wiele, to tym tego czasu na takie różne rozmowy ma mniej. Ale no, my jesteśmy osobami otwartymi, chętnie zawsze z osobami, które nas oglądają. Ja chętnie zawsze przybijam piątkę i jest mi miło, że ktoś mnie ogląda i to, co robię, jest dla niego wartościowe. Tak, tu trzeba mieć jedna myśl mi się nasunęła, jakiś Brian Tracy to powiedział, bardzo, bardzo mądra rzecz, że im ktoś jest bogatszy, tym dokładniej przelicza swój czas, czyli na przykład ludzie, którzy mało zarabiają, liczą swój czas na przykład w latach, ludzie, którzy trochę więcej zarabiają, liczą swój czas w miesiącach, ludzie, którzy zarabiają już więcej, liczą swój czas w tygodniach, dalej liczy się czas w godzinach, a tacy ludzie na przykład jak my liczą czas w minutach. Mm. Więc jak ktoś do ciebie podchodzi i mówi, czy możesz mu poświęcić 10 minut, to dla ciebie to jest, wiesz, tak. To jest 10 minut to jest za dużo, a ludziom, którzy za mało zarabiają, wydaje się, że to jest tylko 10 minut. Tak, tak i właśnie byłem teraz w sobocie ostatnio i byłem świadkiem takiej sytuacji, że mój kolega jest jakby spotkał aktora. Byliśmy w restauracji, tam w klubie na plaży. Więc spotkał aktora, który jest bardzo znany, nie będę mówił nazwiska, ale jest bardzo, bardzo znany, każdy go zna. I jakby to jest jego autorytet, jakby pisał książki z jego, które on napisał i jakby prosił mnie, żebym zrobił z nim zdjęcie. Tak, to jest taki bardzo fajny, zamożny przedsiębiorca, który buduje w różnych miastach w Polsce. I ja akurat byłem z nim, zrobiłem mu zdjęcie. I byłem w takiej sytuacji, że on poszedł do tego aktora i powiedział, czy mogę sobie z panem zrobić zdjęcie. No jeden aktor, już taki trochę starszy daty, taki był trochę zniesmaczony i mówił, a kim pan jest do niego? A on mówi, no to człowiekiem, chciałem sobie zrobić z panem zdjęcie. Zrobił taką minę po prostu do tego zdjęcia, że po prostu aż mojemu koledze się aż odechciało po prostu zrobić z nim zdjęcie. Więc to była taka sytuacja trochę, nie wiem, ja też rozumiem, że osoby znane, bardzo znane, może mogą być zmęczone zaczepianiem cały czas. I no natomiast jakby, nie wiem, ciężko mi sobie wyobrazić, że ja bym był zmęczony cały czas, żebym był dla ludzi no, takim trochę gburem i burakiem. Co ja przede wszystkim właśnie, kto słucha, polecam, żeby słuchający przeczytali książkę Dale'a Carnegie'ego, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Jest klasyka, przeczytam to bardzo 20 razy, bo tam jest powiedziane dokładnie, co trzeba robić, tak? W jaki sposób z ludźmi rozmawiać, żeby zadawać pytania i słuchać, a nie mówić, bo
że ktoś chce się coś dowiedzieć od jakiegoś przedsiębiorcy i on poświęca ci czas, słuchając 10 minut, ciągle gadasz, to ten przedsiębiorca czuje. No, ale że... co go to obchodzi, tak naprawdę? Tak? Tak. Że na co zmarła babcia 20 lat temu, tak? No tak. Nie. To najlepszym słuchaczem jest ta osoba, która tak naprawdę, znaczy słuchaczem, rozmówcą, ta, która zadaje pytania i ta, która słucha. Daje ci twój czas i ci słucha, tak? Tak. I no, ze słuchania można się dowiedzieć czegoś, a nie z mówienia. Tak. Często mi te osoby zaczepiały i zawsze mi opowiadały historię, tak naprawdę, tak? Co oni w życiu przeżyli, a tak naprawdę wiem, że to oni nie chcą coś ode mnie, jakąś informację, jakąś wiedzę. Chcę się podzielić swoimi tak, ale emocjami. Tak naprawdę, no właśnie, jeżeli coś chcą ode mnie, to tak naprawdę no, niech mi posłuchają, a niekoniecznie mi mówią coś, co być może dzisiaj nie ma znaczenia totalnie w tej rozmowie. Dokładnie, więc to jest idealna rada dla młodych ludzi, jak podchodzą do jakiegoś przedsiębiorcy, po prostu zadawaj pytania, słuchaj i daj się tej osobie poczuć wartościowo, że no, wiesz, jak ktoś do mnie podchodzi, mi zadaje pytanie, uznaje mnie za eksperta w jakiejś dziedzinie, no to mi jest miło tak, że ktoś to docenia i jakby no dlatego się z tym dzielę. I to jest właśnie w tej książce Neila Carnegiego, że trzeba najpierw kogoś docenić, pochwalić, zadawać pytania, a nie tylko gadać. Mamy jeszcze dla Was, Paweł, konkurs. Nagrodą jest moja książka z autografem wysłana, Nowoczesny Inwestor, wysłana bezpośrednio do osoby, która wygra. I teraz osoba, która pierwsza wskaże prawidłową odpowiedź w komentarzu pod tym filmem, wygrywa nagrodę. I teraz pytanie brzmi, jakie warunki trzeba spełnić, żeby w Polsce móc kupić mieszkanie? Piszcie w komentarzu odpowiedź i osoba, która pierwsza wpisze prawidłową odpowiedź, to wygrywa książkę z moim autografem. Wyślę jej bezpośrednio pocztą. Paweł, w takim razie dziękuję Ci bardzo, że przyjąłeś zaproszenie na ten wywiad. Także bardzo mi miło. Myślę, że to jest dla moich oglądających też bardzo duża wartość. Także przyjmij piąteczkę.